Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest sprawozdanie projektu uchwały w sprawie zmiany realizatora zadań priorytetowych w 2013 roku, punkt numer 813. Znaczy tutaj jakiś jest, faktycznie jest błąd dotyczący całego porządku obrad, natomiast oczywiście liczy się numer druku, który jest na projekcie. Główną ideą tego projektu uchwały jest to, aby zmienić formalnego realizatora zadań, które pierwotnie uchwaliliśmy dla przedszkola nr 42 przy ulicy Czarnogórskiej. W związku z włączeniem tego przedszkola i tej placówki do zespołu szkół ogólnokształcących integracyjnych musimy po prostu zmienić realizatora, tak jest wymóg formalny. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, jest ku temu stosowny moment. Nie widzę, nie słyszę, rozumiem, że też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku 813 w sprawie zmiany realizatora zadań priorytetowych w 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta.